cześć, dzień dobry, witam Was w nowym filmie. Dzisiaj już troszeczkę włączamy tutaj klimat jesienny. Jako że już mamy wrzesień, to pomyślałam, że troszeczkę urozmaicę tło. To jeszcze nie jest koniec, będzie tego więcej. Ale to jest na razie to, co udało mi się w międzyczasie znaleźć. Więc mam nadzieję, że taka delikatna zmiana tła Wam się podoba. A dzisiaj będzie coś całkowicie innego, dlatego że nigdy w życiu nie nagrywałam takiego filmu, bo dzisiaj wybierzemy się, może nie dzisiaj, bo ja już to nagrałam i dzisiaj Wam pokażę, co kupiłam, ale robimy najpierw wstęp. Wracając, pojechałam do Pepco i pojechałam do Action. Nigdy wcześniej w całym swoim życiu nie byłam w tym sklepie, więc też nie wiedziałam, czego się mogę spodziewać. Wiedziałam tylko, że to jest właśnie coś w rodzaju Pepco, ale że mamy tam jeszcze dodatkowo jedzenie i kosmetyki. Więc jako, że Pepco do końca mnie nie zadowoliło, to pomyślałam, dobra, skoczmy jeszcze do Action i zobaczmy, co tam będzie. No i muszę Wam powiedzieć, że w ogóle jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Nie sądziłam, że tyle rzeczy tam znajdę, bo ogólnie to do Action chciałam iść po jedną rzecz, którą zaraz Wam pokażę, ale może zanim wszystko zespoileruję, to zobaczcie, jak wyglądała moja wyprawa i do Pepco, i do Action. To, co mi się rzuciło w oczy, to te lampiony, bo one zobaczcie, nie ma na świeczkę, tylko jest normalnie żarówka i tutaj sobie włączacie, no teraz nie ma baterii. I to kosztuje 30 zł. No i jeszcze jest złota wersja, ale ta czarna moim zdaniem wygląda lepiej. Więc na takie, wiecie, jesienne wieczory, aranżacja jakaś fajna i spokój. Tutaj też są świeczki, ale wydaje mi się, że akurat świeczki ładniejsze są dużo ładniejsze w takiej maksie, no ale 20 zł to jakoś pachnie. Wąchanie przez maskę. No, ej! Święta! Święta mi pachnie. A ta? Jakaś wanilia. To ta czerwona mi się bardziej podoba. Dobra, tu mam jakieś afrykańskie klimaty. 40 zł, ale to też fajnie wygląda, no? Dalej mamy takie lampiony i to, co mnie zaskoczyło, to to, że one kosztują 50 zł, więc niedużo jak na takie lampiony, a są naprawdę fajnie zrobione, bo szukałam kiedyś takich lampionów i macałam bardzo dużo i naprawdę one są takie konkretne, więc też fajna opcja, jeżeli szukać czegoś takiego. Wczoraj byłam w innym Pepco i widziałam dwa rozmiary. To nie jest chyba większe. O, zobaczcie, są tutaj też koce, które ja mam, miałam wcześniej, w sumie mam jeszcze jeden. I one kosztują 70 zł, macie tutaj 1,60 na 200 i są spoko. Bardzo miłe. No jasne, że to nie będzie jakoś bardzo ocieplające, ale tu bardziej ma spełniać kwestie dekoracyjne. No i są w sumie cztery kolory, bo jest taki, powiedziałam, że to jest taka złamana biel. Ten jest fajny, taki idealny właśnie teraz na jesień. I tu mamy taki chłodny róż i szary, ten mi się najbardziej podoba. O, a to jest to, co ja ostatnio kupiłam, czyli takie podkładki za 15 zł. Fajnie to wygląda jako urozmaicenie zdjęć jedzenia, ale też do użytku na co dzień jak najbardziej. I tu jeszcze jest właśnie taka, tylko właśnie nigdzie nie jest napisane, ile ona kosztuje, ale to też fajnie wygląda. Więc jeżeli lubicie takie wyklinowe klimaty, tu jeszcze jest taka bardziej powycinana, no ta mi się najbardziej podoba zdecydowanie. O, zobaczcie, to fajnie wygląda. Ja pamiętam, że jak my szukaliśmy właśnie takich szczotek czarnych, matowych, to nigdzie tego nie było. A teraz zobaczcie, jest w Pepco po 20 zł. Nigdy nie sądziłam, że będę coś takiego Wam pokazywać na kanale, ale naprawdę ciężko było coś takiego znaleźć, więc tu macie matowe. Tu widzę, że jeszcze jest podobna, ale w takiej wersji. I do tego też jeszcze macie na mydło i na szczoteczkę. A ile to kosztuje? To kosztuje 15 zł. Nie wiedziałam, że Pepco ma coś takiego, czyli organizer na makijaż. 15 zł, to wszystko jest oddzielnie, ale jeśli macie akurat podobnych wymiarów szufladę, to może będzie to fajne, żeby tak pogrupować sobie te rzeczy. Możecie mi dać znać, czy jakościowo pościel z Pepco jest fajna, bo ta nawet mi się podoba, jest taka klimatyczna. I macie tutaj wymiar 140 na 200 za 50 zł. No to chyba nie może być aż... No widzę, że to jest 100% bawełna, ale nie wiem. I jeszcze jest taka wersja, ale chyba też jak patrzę, to jest tylko jeden ten wymiar 140, więc trochę małe. I tu mamy taką półeczkę do kuchni albo do łazienki za 30 zł. Też spoko. No i fajne, bo jest czarno-matowa. I też macie tutaj w zestawie na przykład... Ja nad tym się właśnie zastanawiam, czy tego nie wziąć, bo nie mam takiego uchwytu w kuchni na ręcznik papierowy. A on kosztuje 10 zł.
Więc też, no i podoba mi się to, że właśnie tutaj dacie wtedy papier i będzie widać tylko czarne, matowe, czarną matową podstawkę, więc to mi się też podoba. To nie wiedziałam, że w ogóle jest w Pepco, czyli cyferki do balonów, znaczy balony urodzinowe, cyferkowe, 5 zł. Kurde, ale zawsze tego trzeba szukać. No, ja nigdy nie wiedziałam, że właśnie to jest w Pepco. Proszę bardzo. Macie też słomki papierowe. No i w ogóle sporo takich rzeczy urodzinowych, świeczki, te numerki, inne jeszcze rzeczy, balony, wykałaczki. Dobrze, że nagrywam ten film, to będę wiedzieć. Ale jestem troszeczkę zawiedziona asortymentem jesiennym, bo są w sumie tylko rzeczy na Halloween i taka po prostu welurowa dynia. No, nie do końca, ale może akurat potrzebujecie ręki szkieleta czy coś, no to proszę bardzo. A tutaj jeszcze, a zobaczcie, a tu jest jeszcze taki duży, ale on też już jest na normalnie świeczkę, ale spory jest. I ile on kosztuje? 50 zł. I są jeszcze inne lampiony. I są jeszcze inne lampiony. A teraz lecimy do Action. Zobaczmy, pierwszy raz tu wchodzę, więc zaraz zobaczymy, czego możemy się tutaj spodziewać. A zobaczcie, na przykład tutaj są takie storage boxy i ja się już naoglądałam tyle sprzątania lodówki na TikToku, że aż mam ochotę to wziąć. One kosztują 20 zł i w sumie widzę, że są trochę takie większe, jeszcze większe za 18. Czy chcielibyście zobaczyć układanie wszystkiego w lodówce z takimi storage boxami? Napiszcie, że tak. To będę mogła to wszystko kupić i zrobimy taki mega satysfakcjonujący film. Ale musicie mi napisać, że chcecie. I od razu mogłabym wam pokazać, na przykład co najczęściej kupuję, jakieś tam fajne produkty i tak dalej. Dobra, lecimy dalej jeszcze w temacie kuchni. Za 27 zł. I w tej cenie mamy 4 szklanki i jedna karafka, która ma tyle. Czyli karafka ma litr, a to ma 370 ml. Dobra, dalej mamy coś takiego, 45 zł. I mamy takie komutki. I albo możecie sobie to używać do kosmetyków, albo do jakichś takich rzeczy biurowych. Ale zobaczcie, że są różne kolory. To jest właśnie nawet takie spoko, bo jest w miarę klasyczne, takie marmurkowe ze złotem. Albo ombre, jak lubicie. I 45 zł. I tu mamy jeszcze takie miseczki. W ogóle fajnie to wygląda, że z zewnątrz jest tak, od środka mamy taką grafikę. Szkoda, że właśnie ona nie jest od zewnątrz, ale też nie są takie drogie i macie różne wymiary. Widzę, że ta zielona jest śliczna. I ona kosztuje 24 zł. Te mniejsze 8, troszeczkę większe 15. Może bym wzięła, bo akurat ta granatowa tak średnio mi się podoba, ale ta biała jest ładna. Więc nad nią się zastanowię. Do tego jeszcze mamy kubeczki, jeżeli lubicie, po 10 zł. Spoko. Tu są jeszcze jakieś takie inne, coś bardziej klasycznego, ale to chciałam wam pokazać, bo zawsze pytacie się mnie, skąd mam wagę kuchenną. Ja swoją kupiłam na Allegro, ale zobaczcie, że tu jest taka, podobna trochę do mojej, za 35 zł. Albo tu jest jeszcze cała biała za 40. A tutaj mamy najtańszą za 23. Wiecie, waga to waga, więc nie musi być też jakaś najpiękniejsza, a wybór jest spory. Dobra, to mi się jeszcze podoba, do serwowania frytek. Wiecie, że chyba wezmę, bo już chcę, że mam teraz airfryera, wszystkich będę informować jeszcze. To przyda mi się coś takiego, jak będę chciała jakąś fajną fotę zrobić. 4,44. Biorę czarny, bo czarny mi najbardziej pasuje. Ale jest jeszcze rose gold, złoty i srebrny. I tu mamy pełno różnych takich koszy do przechowywania. Te wyglądają fajnie. Mamy i czarne, i brązowe. I one... Ej, ale spoko cena. 18 za takie duże, 14 za takie średnie, no i 10 zł za najmniejsze. Mamy też te, które są zawsze wszędzie. To kiedyś miałam w ogóle do trzymania kosmetyków jeszcze, jak chodziłam do liceum. I w sumie spoko się sprawdzało. One kosztują 35 takie duże, albo mniejsze 29. Co tu jeszcze jest? No i w sumie takie klasyczne zamykane. Ja na przykład w czymś takim trzymam ziemię do roślin, tylko że ja swój kupiłam w Ikei, a tutaj mamy na przykład właśnie taki, ile to ma? 11 litrów za 11,50, też spoko. Ja chyba dzisiaj stąd nie wyjdę, obczajcie to. Ja zawsze wszędzie szukam jakichś takich fajnych desek do zdjęć, a tu proszę bardzo 22 zł albo nawet 13,65. W sumie, nie no, to chyba będzie ta po 13, więc tą chyba wezmę, co prawda jest mała,
ale do małych rzeczy na pewno się przyda. I co mamy tutaj jeszcze? Takie, o, Siemka, tu mamy takie delikatne do trzymania świec, ale to, co mi się bardziej spodobało, to zobaczcie, tu jest coś takiego, albo czarna wersja, albo właśnie taka brązowa, znaczy no drewniana, za 22 zł i to super wygląda, jeżeli macie jakiś taki większy stół, żeby wrzucić takie, wiecie, dekoracje, na przykład jesienne już. No i tu mamy w ogóle całą sekcję z różnymi świecami. Tutaj mamy takie lampki jeszcze z liną za 6 zł 2 metry. Albo jeżeli chcecie coś takiego grubszego, no to to jest po 11 zł. Popatrzcie na to, my ostatnio coś takiego widzieliśmy na West Wingu za ponad 100 zł, a tutaj to kosztuje 29. Spoko. Oj, coś się rozbiło. Ta taca też wygląda fajnie. Ona kosztuje 26,95, taka duża, ale jest jeszcze mniejsza. I w sumie zastanawiam się, czy ja bym nie chciała tej mniejszej. Ona w ogóle fajnie by wyglądała, jeżeli macie bardziej takie mieszkanie w stylu boho. Ona by fajnie wyglądała do perfum, czyli po prostu sobie stawiacie i układać na to zapachy wszystkie, jakie macie. No i 18 zł. Tutaj znajdziecie też wszystko do pakowania prezentów. Jeszcze na razie nie są świąteczne, ale myślę, że pewnie niedługo coś świątecznego się tutaj pojawi. Są tutaj też ręczniki i właśnie chciałam jeden, bo mam taki koncept na fotę, ale potrzebuję białego ręcznika, ale ten chyba jest za mały. Tam jest ten taki. Ten 70x40 chyba, bo to jest ten klasyczny, nie? Tak, i on kosztuje 22, a ten kosztuje 14. Bardzo się cieszę, bo akurat tego potrzebowałam, więc ideolo. I tu nawet mamy super soft i w ogóle jakościowo on też wydaje się być bardzo dobry. No to jest action, to nie będzie nie wiadomo jaka jakość, ale powiedziałabym, że nawet jest lepsze niż z Ikei. I tak naprawdę jestem tutaj przez was, bo wy mi pisałyście, że ten korektor jest genialny, więc on będzie przetestowany w filmie z waszymi ulubionymi kosmetykami i trochę się boję, bo raczej nie kupuję kosmetyków w takich sklepach. W ogóle próbuję znaleźć, kto to zrobił, ale widzę, że to jest niby action service, więc tutaj chyba kojarzy mi się z Profusion ze Stanów, albo no oczywiście z Revolution jakimś tam odłamem, no ale wezmę, zobaczymy, czy powinnam w ogóle przetestować wszystko stąd, czy raczej nie, bo nie ma tego jakoś bardzo dużo, no ale też widzicie ceny, że są bardzo niskie. I tu jest w ogóle cała część imprezowa. Zobaczcie, możecie sobie kupić te kubeczki i piłeczki do ping-ponga. 18 zł. Zobaczcie, że są balony za 13 zł. Macie też różne kolory. Macie balony serduszkowe. Są tutaj też balony z literkami, tylko że są po prostu całe kolorowe. Tu mamy konfetti za 4, ale też jest takie wybuchowe za 3,50. Więc jest naprawdę sporo różnych rzeczy właśnie takich stricte pod imprezy. O kurczę, zobaczcie, tu już mamy święta. Mamy tutaj takie duże wstążki za 7 zł. Patrz, święta już są. Pełno bombek, 30 takie duże. Czekajcie, tam jest coś ładnego, są jakieś lampki, ja zawsze lubię wszystko, co się świeci. No dobra, więc tu po prostu możecie zobaczyć, jakie są ceny konkretnych rzeczy. Fajne. Takie lampki na cały dom, 70 zł. No i zobaczcie, odwróciłam się, a tutaj mamy wszystkie takie różne LEDowe sprawy. Tu jest cały taki pasek LEDowy, ale on jest w odcieniu białym, więc to nie jest ten, co zmienia kolory. Ale tu mamy też takie małe LEDowe paski. One są na przykład spoko, żeby... O, to możecie nacisnąć. Czekajcie, naciskam. I co się dzieje? Nic się nie dzieje. O! Widzicie? Odklejacie po prostu pasek i możecie je przykleić, więc też nie potrzebujecie żadnego wiercenia ani niczego takiego. A tu mamy na przykład, zobaczcie, taki czujnik. A ja to chyba gdzieś widziałam, że tu mamy po prostu za 17 zł coś takiego i właśnie jak przechodzicie i machniecie tak nogą, to to się zapala. Też fajne, na przykład w łazience. Będąc dalej w temacie świąt, 23 zł za taki słoik, który jeszcze się świeci. Też fajnie to wygląda. Z drugiej strony mamy jeszcze takie deski za 30 zł. Inne jeszcze świecące, jakieś kule świecące. Water spray fan. Czyli co?
Nalewam sobie tutaj wodę, naciskam i to mi nie dość, że wieje, to jeszcze mi wodę leci. Kurczę, 13 zł. Co to jest? A, właśnie wkłady chłodzące. No, bo my właśnie mieliśmy taką lodówkę chłodzącą w Słowenii, w Austrii. I to naprawdę trzyma zimno i jak po całym dniu zwiedzania chcieliśmy napić się czegoś zimnego, to właśnie dzięki temu wszystko było zimne, więc polecam. I must have, jeżeli podróżujecie, to kłódki na walizki. I to jest najtańsza cena, jaką chyba kiedykolwiek widzieliśmy, nawet w internecie. I to, co jest ważne, to to, że ona ma ten TSA lock, czy jakoś tak. I to sprawia, że możecie z tymi kłódkami podróżować też do Stanów i nie będzie żadnego problemu. A wtedy wiecie, macie pewność, że nikt wam nic do tej walizki nie dorzuci. Więc my zawsze używamy tych kłódek, no i jak nam się zepsują, to już wiemy, gdzie mamy szukać. I też przez to, że dwa razy nas okradli już za granicą, to te zamki właśnie później z walizki przenosimy na plecaki i mamy pewność, że wszystko będzie bezpieczne. A tu widzę, że jeszcze są jakieś takie zawieszki bagażowe za 2,50. O, a tu mamy jeszcze takie jesienne dodatki. Czy co to jest? To są lampki? Nie, to są po prostu takie... Aha, takie właśnie wypełniacze do tych mis, czy takich talerzy, o których wam wcześniej mówiłam. 4 zł. Tu mamy coś większego za 10. To też fajnie wygląda. I po prostu tam sobie jeszcze układacie jakieś świeczki i już wszystko jest gotowe. I jeszcze znalazłam takie tace. 20 zł większe. I 8,50 taka. A to wygląda jak taka dupka. Ale to by było spoko, zobacz, do kluczy. Chociaż pewnie i tak byś tam nie odkładał tych kluczy. Dajcie znać, jak ta część wam się podobała, a teraz wam pokażę, co ostatecznie kupiłam. Więc może jeszcze pokażę wam coś, co właśnie wcześniej kupiłam przed tym nagrywaniem, bo to jest rzecz, którą bardzo żałuję, że nie mogę już teraz znaleźć, ale wydaje mi się, że jeszcze w niektórych Pepco jest, więc chciałam wam wspomnieć o tych osłonkach, które są bardzo proste, ale pięknie wyglądają na szafkach, półkach, regałach i tak dalej, jeżeli po prostu jest to osłonka do roślin. I ona kosztowała 10 zł, kupiłam dwie takie osłonki, no i muszę się wybrać jeszcze po innych Pepkach i zobaczyć, czy czasami gdzieś nie znajdę. Teraz jeszcze jest jedna fajna osłonka, ale ona jest właśnie bardziej taka jesienna. Niestety nie zrobiłam jej nigdzie zdjęcia, ani filmiku mogłam to zrobić. Ale jak gdzieś znajdę ją w necie, w gazetce, to wam tutaj wrzucę, o którą mi chodzi. Ona też była przepiękna, ale po prostu nie pasuje do tego, co mam w całym mieszkaniu. A jeżeli chodzi tutaj o tą roślinkę, to to jest Golden Potos, więc tego nie kupiłam w Pepco, ale pokazuję wam tą osłonkę, która bardzo mi się podoba i ona właśnie fajnie wygląda do wszystkich pnączy, bo nie będzie ich przytłaczać. Więc to jest rzecz, którą kupiłam wcześniej, no i to jest właśnie też to, co wam pokazywałam na filmie, czyli ta podkładka i może teraz wrzucę wam, bo na pewno już mam jakieś zdjęcia jedzenia na Instagramie z tą podkładką. Jeżeli akurat może też robicie foty jedzenia, albo po prostu lubicie mieć coś fajnego, co będzie dobrze wyglądało w mieszkaniu, no to jak najbardziej, czyli to jest po prostu podkładka pod talerze, pod garnki i tak dalej, może nie jakieś bardzo gorące. I ona też właśnie bardzo mi się spodobała, bo daje taki trochę klimat boho całemu wystrojowi, więc to jest kolejna rzecz, którą wzięłam. I w Pepco właśnie kupiłam jeszcze podgrzewacze i to są już takie typowo, powiedzmy, że jesienne, bo to jest o zapachu apple cinnamon i nawet stąd czuć, że to właśnie tak pachnie takim idealnym połączeniem jabłka i cynamonu. Podobne chyba są w Ikei, ale wydaje mi się, że te wychodzą taniej, bo tutaj za 18 płacimy 5 zł, co oznacza, że za sztukę 28 groszy. No i też mamy w takich fajnych brązo-niudowych odcieniach, więc to jest kolejna rzecz, którą kupiłam. Wzięłam jeszcze to i to kosztowało mnie też 5 zł. I wzięłam to dlatego, że mam sporo takich otwartych opakowań, gdzie jak to popchnę przez przypadek w szafce, to po prostu wszystko mi się wysypuje na blat. Teraz zawsze wysypywała mi się owsianka, płatki owsiane, ale teraz już mam słoik osobny do płatków owsianych, więc to się nie dzieje. Ale na przykład jakieś orzechy, nasiona chia i tak dalej. Więc to jednak jest coś, co warto mieć u siebie w kuchni. I to są po prostu te takie zaślepki, które przyczepiacie, że nawet jak to poleci, to nic się nie wysypie. Więc wzięłam to w ogóle w tych samych kolorach. Mamy
klipsy do ubrań i też właśnie kupiliśmy w Pepco, też są spoko, więc jak ktoś to polecam. I to w sumie jest wszystko właśnie z Pepco, więc nie kupiłam jakoś dużo. Ja też staram się, kiedy chodzę do takich sklepów, nie kupować takich kompletnie nieprzydatnych rzeczy, no bo jednak łatwo jest tam wydać bardzo dużo pieniędzy, mimo tego, że te rzeczy są tanie, więc mimo tego, że różne inne tam jakieś duperele mi się podobały, no to jeżeli to faktycznie nie jest coś, co, na co mam pomysł albo konkretne zastosowanie, no to jednak staram się tego nie brać, żeby też nie zagracać mieszkania, bo kiedyś miałam do tego tendencję, a teraz staram się jednak z takimi, wiecie, dekoracjami uważać, więc to jest wszystko z Pepco. A jeżeli chodzi o Action, to ogólnie przede wszystkim poszłam tam po ten korektor, dlatego że nagrywam film, jeszcze nie nagram, ale nagrywam film, gdzie testuję Waszych ulubieńców z pierwszej połowy 2021 roku. Wiem, że już mamy wrzesień, daję sobie z tego sprawę, ale właśnie bardzo często pojawił się ten korektor, więc tak nie do końca byłam przekonana, no bo to jest Action, czy to mi nic nie zrobi, ale jeżeli tyle osób polecało, no to wzięłam i przetestujemy. On chyba kosztował 5 zł, nie pamiętam, ale wszystko widzieliście wcześniej w filmie, więc wiecie, ile co kosztuje, więc wzięłam to i po to przede wszystkim pojechałam. No ale jak już tam byłam i jak już nagrywałam ten film, więc musiałam wszystko przejść, no to wzięłam sobie to do frytek i później wzięłam właśnie też tą deskę. I tą deskę już użyłam na jednym zdjęciu i też Wam tutaj wrzucę fotę, bo to była współpraca z Liren i pomyślałam, że właśnie fajnie to będzie wyglądało, jak tu ustawię kosmetyki, więc możecie zobaczyć, jak to wyglądało. Ale obczajcie to, że sobie postawię to, tu sobie postawię, wrzucę sobie tu frytki, a tu sobie postawię burgera. Widzicie? Już nawet nie chodzi mi o fotę, ale nawet o takie podanie, jeżeli zapraszacie kogoś na jakiś fajny obiad albo znajomych i chcecie właśnie jakoś inaczej podać burgery z frytkami, to podrzucam pomysł. Ta deska też nie była bardzo droga, a one zazwyczaj są dużo droższe, czy to w TK Maxie, gdzie zazwyczaj kupowałam, czy w Duce, bo jednak jest to chodliwy towar, więc cieszę się, że to właśnie znalazłam. No i tutaj mamy do frytałek i będzie to super wyglądać. No i wzięłam jeszcze ten ręcznik, który Wam pokazywałam, do foty, którą też już zrobiłam, bo to wszystko było w kontekście tej współpracy z Liren. I naprawdę, serio, ja już to mówiłam wcześniej, ale naprawdę jestem zaskoczona jakością, bo jednak jak się kupuje, wiecie, takie ręczniki, nie wiem, gdzie ja ostatni raz kupowałam. Gdzieś kupowałam ostatnio jakieś ręczniki, ale właśnie nie pamiętam, gdzie ja je kupiłam i jakościowo one są dużo gorsze, a na pewno były droższe w IKEA, też są dużo gorsze jakościowo. Mam jeszcze oczywiście ręczniki na przykład z TK Maxa i tam faktycznie jakość jest, powiedziałabym, że nawet taka sama, więc jeżeli szukacie jakichś ręczników, czy to białych, czy to tam innych kolorów, bo są różne odcienie, to bardzo polecam. Ja mam też sporo w ogóle takich małych ręczniczków do twarzy, żeby nie używać ich często na twarz, ale też żebym znowu nie musiała ich aż tak często prać, więc chyba też jak zajdę sobie drugi raz do Action, to kupię sobie te do twarzy, bo jestem mega zadowolona z tego. I to jest wszystko, co kupiłam, więc niedużo, ale wydaje mi się, że właśnie niektóre z tych rzeczy są naprawdę bardzo fajne i byłam mega zaskoczona, że znalazłam je właśnie w tych sklepach. Dajcie mi koniecznie znać, czy chcecie ten film o organizacji lodówki, bo troszeczkę jestem podekscytowana nagraniem tego, więc jeżeli byście byli zainteresowani, to dajcie znać. Skoczę właśnie do Action kupić te pojemniki, albo może znajdę jeszcze coś lepszego na necie, lepszego i tańszego, to zobaczymy, ale muszę wiedzieć, czy jesteście tym zainteresowani, czy nie. I to chyba wszystko. Dajcie znać, czy chcecie takie filmy częściej, czy raczej nie jest to klimat, który Was interesuje. Staram się wrzucać na kanał różne nowe treści, więc będę bardzo wdzięczna za Wasz feedback, żebym wiedziała, czy to jest ta strona, którą chcecie, żebym szła, czy więc to tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, no i oczywiście widzimy się niedługo. Do zobaczenia, pa!